everyone can relax. Gambit has returned. Czołem! Z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno, ale dziś nie będę opowiadał wam sam o grach. Bo dziś wiele osób, znaczy mam nadzieję, że wiele, bo mamy środek wakacji, wiele osób opowie wam o swojej ulubionej grze lipca 2024 roku. Bo dziś kolejny odcinek cyklu Gra Miesiąca, cyklu wymyślonego i wprowadzonego na polskiego planszowego YouTube'a przez Piotra Piechowiaka z kanału Granie w Chmurach, a cyklu, który od, ja wiem, końcówki zeszłego roku gości na moim kanale, bo Piotr chwilowo zawiesił działalność swojego kanału i nadal nie chcę tej działalności odwiesić i dlatego ten cykl nadal siedzi u mnie, a nie u swojego prawowitego właściciela. Tak czy inaczej, słuchajcie, środek wakacji. Nie wiem, ile osób uda mi się namówić do tego, żeby usiadły i coś nagrały, albo nawet wzięły telefon i coś nagrały do tego cyklu, ale mam nadzieję, że trochę nas będzie. Zatem już za chwilę pierwsza osoba powie wam, jaka gra sprawiła jej najwięcej frajdy w lipcu, w minionym miesiącu, znaczy, tak? A potem kolejna i pogubiłem się z tym wstępem, więc może skończę i przejdziemy do mięska, czyli do tych fajnych gier z lipca. Zapraszam. Cześć, z tej strony amator planszówek. W lipcu grałem w gry przeciętne, dobre i bardzo dobre. Ale gdybym miał wskazać tę jedną, która faktycznie zrobiła mi miesiąc, to byłoby to Nekojima. A to jest dziwne, bo ja nawet nie lubię gier zręcznościowych, a tutaj mamy zręcznościówkę, w której budujemy słupy energetyczne, czyli takie pałeczki ze sznurkami, wieszamy na nich koty i generalnie trzeba być zręcznym, nie mieć drżących rąk i jakoś ogarniać to wszystko, żeby nam się nie poplątało, nie dotykało i przede wszystkim nie zburzyło. I wiecie co? Ta gra nam podeszła naprawdę niesamowicie i co jakiś czas mam taką planszówkę, która u nas wchodzi może nie tyle jako filerek, co jako taki tytuł na zakończenie wieczoru planszówkowego, taką, którą po prostu jak już pogramy sobie w to, co chcieliśmy pograć, to wyciągamy na takie przysłowiowe dobicie. I ostatnio w lipcu to była właśnie Nekojima. Za każdym razem, kiedy siadaliśmy do gier, to w końcu Nekojima trafiała na stół i wszyscy, z kim siadaliśmy do niej, się dobrze przy niej bawili. Było cała masa śmiechu, to całe ustawianie jest mocno angażujące, przyjemne i po prostu bawiliśmy się przy tym świetnie. Bawiliśmy się przy tym świetnie w gronie dorosłych, ale też miałem okazję zagrać z dzieciakami, którym też się ten tytuł bardzo spodobał i się przy nim naprawdę dobrze bawiły, więc no nie ma tu co opowiadać o jakiejś głębi rozgrywki, mechanikach i innych rzeczach na temat tej gry. Ona jest po prostu dobra. Jako zręcznościówka jest dobra i jeżeli szukacie jakiegoś tytułu zręcznościowego, to zachęcam was do spróbowania, jeżeli będziecie mieli taką okazję, bo faktycznie może wam podejść i może to będzie wasza gra na dobicie. U mnie w miesiącu lipcu właśnie była. I to tyle ode mnie. Dzięki wielkie, pozdrawiam widzów Gambit TV, do zobaczenia! Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Łukasz, zwany Pan Dom, a moją grą miesiącą lipca zostaje kosmiczny worker placement, czyli gra Federation. W grze Federation wcielimy się w cywilizację, która doznała wielkiego zaszczytu, czyli możliwości dołączenia do federacji tytułowej właśnie, która składa się obecnie z 5 planet, jednakże pojawiła się możliwość, żeby dołączyła do nich 6 planeta, 6 cywilizacja. No i my razem z innymi graczami będziemy o to miejsce konkurować. Na przestrzeni 5 lat ukośnik rund będziemy starali się poszerzać nasze wpływy w kosmosie, będziemy starali się fundować różnego rodzaju projekty, będziemy starali się budować fantastyczne fabryki, zdobywać ulepszenia, etc., etc., co doprowadzi do tego, że zdobędziemy całą masę punktów zwycięstwa, a co tym idzie, udowodnimy, że to nam te miejsce jest dane i że to my powinniśmy zasiąść w tej federacji. Jeżeli chodzi o stronę mechaniczną, tak jak wspomniałem, jest to gra typu worker placement. No i można tutaj powiedzieć, że wszystko już się w worker placementie widziało. Tutaj jednak jest taki bardzo fajny twist, czyli nasi robotnicy to są żetony. Żetony dwustronne, po jednej stronie z wartością numeryczną świadczą
mówiącą o tym, ile danego wpływu ma taki ambasador, którego będziemy właśnie do Senatu wysyłać. I co tym idzie, będziemy stanowić o tym, czy będzie on miał większość przy głosowaniu na jedno z dwóch praw, a także za tym, czy otrzymamy punkty, pomniejsze trochę takie punkty zwycięstwa, które będziemy zdobywać co rundę za to, że mamy tych wpływów w Senacie najwięcej. Bądź ewentualnie, wykładając takiego robotnika, możemy zdecydować się, żeby go położyć po drugiej stronie, czyli po stronie ufundowania projektu. No i tak jak wspomniałem, projekty jest to jedna z mechanik, która umożliwia nam zdobycie punktów zwycięstwa na koniec i za nie można z tych punktów zdobyć całą masę, jednakże muszą one być ukończone, no i musimy w danym projekcie mieć większość. Brzmi to skomplikowanie, jednakże już grając jest to zadziwiająco proste. Wysyłamy robotnika, robimy akcję, odpalamy jeden z 5 różnych torów, dostajemy zasoby, zdobywamy ulepszenia, zdobywamy jakieś właśnie dodatkowe usprawnienia i generalnie staramy się tych punktów zdobyć jak najwięcej. No gra z opisu może nie brzmieć aż tak innowacyjnie, ale od strony mechanicznej naprawdę mnie zachwyciła. Także polecam wszystkim, którzy takie sucharki lubią i takie łamigłówki w szczególności. I przy samej prostocie zasad muszę też jeszcze dodatkowo dorzucić, że zaskoczyła mnie tym, że jest to tytuł w kosmosie, a ja nie lubię jakichś tak bardzo właśnie takich gier w kosmosie, a tutaj jest to mało wyczuwalne, a co tym idzie dla mnie dosyć duży plus. Dobra, to tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się, pa! Cześć, znowu się złapaliśmy w podróży. Tym razem wybór gry miesiąca był dość prosty. Moją grą miesiąca zostaje Terrorscape. Zwłaszcza, że miałem okazję zagrać i w składzie dwuosobowym, i w trzyosobowym. Miałem też okazję zagrać z dodatkiem, takim nieopisywalne koszmary, istoty. Tam, gdzie można grać taką panią, która jest kwiatkiem oraz obcym. No jest to naprawdę świetna gra. Mnóstwo klimatu, fajne, ciekawe wybory. Dobra zagadka logiczna, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Chyba najfajniejsza gra z takich szukamy tego kogoś na mapie, jakie grałem. Na pewno mi się bardziej podoba niż listy z Whitechapel. Jest lżejsza niż Narcos, a ma fajniejszy klimat, więc chyba wolę ją od Narcos. Także tak, dla mnie zdecydowanie grą miesiąca jest Terrorscape. Serdecznie polecam, spróbujcie. Fajny klimat. Do miłego. Cześć, z tej strony Maciek Matejo Matejko, a Wy oglądacie grę miesiąca na kanale Gambit TV. W lipcu po raz kolejny moją grą miesiąca zostaje nowość, gra, którą poznałem właśnie w lipcu. I tym razem jest to Terrorscape, wydany w Polsce przez wydawnictwo Galacta. Terrorscape to gra One vs. Many, w której jeden gracz wciela się w postać zabójcy, a pozostali gracze, których może być maksymalnie 3, wcielają się w ocalałych. Zawsze gra jeden zabójca kontra 3 ocalałych, przy czym no jeżeli gramy 1 vs. 1, to wtedy jedna osoba kontroluje całą trójkę ludzi. Gra, jest to gra z ukrytym ruchem, bardzo asymetryczna, co mi się tutaj podoba, ponieważ zabójca jest tutaj tą postacią tropiącą, która nie wie, gdzie są ludzie, ma ich znaleźć i przynajmniej jedną z tych postaci permanentnie uszkodzić, wtedy wygrywa. Natomiast ludzie cały czas, prawie niemalże cały czas wiedzą, gdzie znajduje się zabójca dokładnie. I oni muszą manewrować. Gra ludźmi, gra ocalałymi jest bardziej taka eurowata, bardziej optymalizacyjna, z taką fajną nutką blefu. Natomiast gra zabójcą to trochę dedukcji, bo tutaj tych informacji nigdy nie mamy tyle, żeby na 100% wytypować miejsca, gdzie dane postacie się znajdują, więc trochę tej dedukcji jest. Jest też trochę zgadywania, ale też bardzo fajnie czuć rozwój, ponieważ tutaj w ciekawy sposób jest wpleciony timer w tę rozgrywkę, bo im bliżej
Im dłużej ta rozgrywka trwa, tym naturalnie ludzie są bliżej wygrania, ponieważ przeszukują pewne talie i muszą znaleźć odpowiednią liczbę kluczy, żeby wydostać się z posiadłości. Natomiast z tym samym upływem czasu zabójca staje się coraz silniejszy, bo przy każdym przewinięciu swojej prywatnej talii kart zdobywa poziom, dostaje nowe możliwości. Więc bardzo fajnie jest to tutaj rozwiązane. Gra jest dynamiczna, jest bardzo szybka. Tutaj pudełkowo widzę, że jest 30-45 minut na partię i to jest jak najbardziej prawda. Zdarzają się tutaj partie w okolicach właśnie pół godziny. Na pewno, jeżeli słyszeliście coś o Terrorscape, widzieliście wielki domek dla lalek, który służy tutaj za zasłonkę, wystawkę na kafelki, wieżę do rzutu kośćmi. Prezentuje się to fajnie, na stole wygląda spoko, jest funkcjonalne. Rozkłada się długo, ale dzięki temu, że gra trwa pół godziny, to naprawdę po jednokrotnym rozłożeniu tego domku nie kończy się na jednej rozgrywce. Zamieniamy się stronami, bierzemy nowego zabójcę, nowy zestaw ocalałych i spokojnie można grać 3-4 razy przy jednym rozłożeniu. Żeby, nie wiem, uzmysłowić, jak bardzo podoba mi się ta gra, to podoba mi się dokładnie tak bardzo, że po kilku rozgrywkach zaopatrzyłem się w zestaw wszystkich trzech dodatków, w których mamy nowych zabójców, nowe plansze, nowego ocalałego. Więc jeżeli lubicie gry One vs. Many, jeżeli lubicie lekką dedukcję, gorąco polecam sprawdzić Terrorscape, czyli moją grę lipca. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się i widzimy się za miesiąc. Hej! Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. A więc nasza gra lipca to... Draft and Write Records. Dokładnie, niezaprzeczalnie, ponieważ zagraliśmy w sumie w tę grę trzy razy wersję taką fizyczną, tak. Ale niestety zdetronizowała nasze rozgrywki internetowe, ponieważ zagraliśmy w nią na PGA ile razy? Chyba 22. Więc możecie zobaczyć, że rzeczywiście zakochaliśmy się w tej grze. Ale nie mów niestety. Niestety? Tak, na PGA też super. Na PGA działa też świetnie, ale po prostu wiedzieliśmy, że musimy mieć ją w kolekcji. Grę udało nam się ściągnąć z szwedzkiego sklepu, więc cieszymy się, że dzięki pomocy naszym obserwującym dostaliśmy namiary do sklepu, z którego mogliśmy tę grę zamówić. Gra to oczywiście wykreślanka, w której będziemy budować swój zespół. Wykreślanka, ale przy okazji draft kart. No jak w samej nazwie, będziemy draftować karty, z tych kart będziemy wybierać jedną, zakreślać to, co nam zostało. No i oczywiście będziemy tym samym zdobywać jak najwięcej punktów. Mnóstwo kart, karty zarówno związane z akcjami, które możemy wykonywać, ale też jest mnóstwo kart samych celów, które możemy realizować. Cel mamy też jeden w ciemno, który jest naszym celem indywidualnym, natomiast cele, które są przed wszystkimi graczami, rotują, ponieważ możemy je spełniać po każdej jakby rundzie, która składa się z pięciu kart, które będą rotowały między graczami. Tak. No my jesteśmy tym tytułem oczarowani, jego wykonaniem, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się chociażby z tym, że na kartach mamy takie grawerowanie? Wiem, co powiedzieć, ale taki jakby takie wytłoczenie w kształcie płyty winylowej, bo jakby pudełko jest muzyka. Też. Pudełko też jest takie wytłaczane. No gra jest naprawdę wykonana świetnie, dostarcza nam mnóstwo fantastycznej zabawy i naprawdę każdemu fanowi, tak? Tak. Wykreślanek, tę grę polecamy. Mamy nadzieję, że może pojawi się kiedyś w Polsce i ktoś się pokusi, aby taka wykreślanka była w czyimś portfolio. Ja bym takie mrugnął oczkiem do kaczek, bo w końcu kaczki wydawały grę od tego wydawcy, a mianowicie Ziemia, która się super sprzedała, więc może Draft and Write Records również by się fajnie sprzedawało. Tym bardziej, że Lucky ma gierkę o muzyce, więc to by była po prostu kolejna. Dokładnie. Tyle Dobra. Od nas. Dziękujemy. Trzymajcie się. Hej! Ulepimy dziś bałwana. O, siemanko, witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, z kanału Geek Factor. Witam was bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam ciebie Gambit, dziękuję raz jeszcze za zaproszenie mnie do wzięcia udziału, pozdrawiam wszystkich widzów Gambit TV. Teraz pora porozmawiać o tym, w co mi się najlepiej grało w lipcu.
I powiem wam, że jest to o tyle ciekawe, ponieważ zaliczyłem w lipcu tak naprawdę tylko jedną rozgrywkę w ten tytuł, ale to jest tytuł, w którym się zbiegło wiele rzeczy. Po pierwsze jest to tytuł, który to jest, na wielu poziomach doceniłem po prostu tę rozgrywkę. Po pierwsze jest to tytuł oparty na książce, która jest jedną z ulubionych, jeżeli nie ulubioną, w sumie dopytałem się, książek mojego najlepszego przyjaciela Magota. I jest to tytuł, i na podstawie tej książki wyszło ostatnio dwa bardzo dobre filmy i zarówno ja, jak i Magot jesteśmy wielkimi fanami tych filmów, do tego stopnia, że no jest bardzo ciężko będzie jakiemukolwiek innemu filmowi przebić Dune część drugą, jeśli chodzi o moje pierwsze miejsce na liście top 10 filmów z roku 2024. I więc fakt, że mogłem swojemu przyjacielowi pokazać fajną grę właśnie ze świata Dune i mogliśmy sobie w nią pograć, to było dla mnie bardzo ważne i dlatego to jest taki właśnie tutaj, ma taki dodatkowy sentymentalny efekt. Ale oprócz tego, Duna, Wojna o Arrakis, to jest po prostu świetny tytuł. To jest po prostu świetny dwuosobowy tytuł, który moim zdaniem absolutnie dołączy, wiecie, do tego panteonu, gdzie mamy rebelię, mamy Wojnę o Pierścień. Duże, mięsiste, ciężkie, dwuosobowe gry. Przy czym ciężkie mówię tutaj tak na wyrost, bo to jest tak, że ona nie jest, moim zdaniem, jest lżejsza od tego, od Wojny o Pierścień, jest łatwiejsza. Bym powiedział, jest mniej więcej na poziomie, jeśli chodzi, jest na tym samym poziomie co Rebelia. Po prostu generalnie zasady są w miarę proste, jest tu po prostu parę tam niuansów, o których trzeba pamiętać, nie? Czyli na zasadzie robisz to, robisz, wykonujesz prostą akcję, ale jeżeli coś tam, to coś tam. No i takich po prostu niuansików w tej grze trochę jest. Natomiast asymetria bardzo tutaj jest moim zdaniem wyraźna. Naprawdę są, każdy czuje, że robi zupełnie co innego. I tu mi się też nasunęło takie trochę podobieństwo z Rebelią, gdzie właśnie mamy jedną stronę, która jest po prostu no Harkonneni, po prostu jeżdżą, po prostu rozmnażają się jak szereni, po prostu co chwila tutaj gdzieś, co chwila gdzieś pukają do drzwi i atakują. Z drugiej strony mamy no Fremenów nieco, którzy muszą się wykazać nieco sprytem, muszą być cwańsi, muszą wykorzystywać swoją jakby znajomość terenu i różne właśnie jako swoją przewagę, tak, muszą, bo nie mogą, prawda, nie mogą zmierzyć się po prostu stricte na liczby, no bo to po prostu nie ma opcji. Więc muszą kombinować inaczej, tak jak właśnie rebelianci w Star Wars Rebellion. I uważam, że jest to tutaj bardzo fajnie oddane i faktycznie to czuć. Faktycznie czuć po prostu, że ten jeden gracz gdzieś po prostu jest go wszędzie pełno, a ja po prostu próbuję, bo no mówię ja, bo na razie moje dwie rozgrywki w ten tytuł, to w każdej rozgrywce byłem Fremenami. A ja po prostu gdzieś tutaj staram się, wiecie, tutaj coś przytajniaczyć, tutaj coś zrobić, więc jest naprawdę bardzo dobrze oddaje. Jeśli chodzi o porównanie na przykład takiej Wojny o Pierścień, no to warto zwrócić uwagę, że Wojna o Pierścień to jest coś, co Magot nawet powiedział, oddaje jakby pewną niemałą część fabuły. Praktycznie, że całą, tak? Można tak powiedzieć, Władca Pierścieni przecież na planszy się wielokrotnie o tej grze mówi. Natomiast Duna Wojna o Arrakis to jest tam fragment, tak? To nie jest wcale, to nie jest cała Duna na planszy. To jest po prostu, prawie mi wypadło, to jest po prostu fragment. Natomiast słuchajcie, jest to doskonały tytuł dla fanów tego typu rozgrywek, dla fanów Duny, dla... Po prostu pięknie wykonana gra przez Simon, tutaj naprawdę o wiele lepiej wyglądające plastikowe czerwie niż w Dune Imperium Powstanie. Duna Wojna o Arrakis, bezapelacyjnie, bez cienia wątpliwości, najlepsza gra, w którą grałem w lipcu. Dzięki wielkie, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i do zobaczenia za miesiąc. Cześć! Moją grą miesiąca jest bardzo prosta imprezówka Hitster. Hitster to jest gra, do której potrzebny będzie telefon i najlepiej głośnik. I w tej grze skanujemy kody QR i gramy nam jakąś tą piosenkę. I taką piosenkę musimy wtedy włożyć w naszą linię czasową. Rozpoczynamy z jedną kartą, powiedzmy rozpoczniemy z rokiem 1966 i po tym jak usłyszymy piosenkę musimy dopasować, czy ta piosenka będzie w którym miejscu ta piosenka będzie w naszej linii. I wtedy odkrywamy taką kartę. Jeżeli mieliśmy rację, to wkładamy ją tutaj, a jeżeli nie, no to tej karty nie otrzymujemy i pierwsza osoba do 10 kart wygrywa. Możemy również grać z takimi żetonami intercepcji, czyli kiedy nasz przeciwnik zgaduje i powie, że na przykład dana karta i będzie tutaj w jego linii oczywiście, to my możemy powiedzieć, że nie, bo ta piosenka wyszła tutaj i wtedy, kiedy odkrywamy taką kartę, sprawdzamy, kto miał rację i wtedy, jeżeli on miał rację, to ta karta idzie do niego, a jak my mieliśmy rację, to tę kartę od niego
jakby kradniemy i układamy w swojej linii. A jeżeli nikt nie zgadł, no to niestety, ale nikt takiej karty nie dostaje. W tę grę można grać drużynowo, można grać po prostu każdy samemu. Jedna taka rozgrywka zajmuje około 20 minut, nawet pewnie nie, w zależności od tego, jak szybko zgadujemy wszystkie piosenki. I tę grę kupiliśmy na Expo w tym roku i naprawdę nie żałujemy tego zakupu, bo mało mamy takich właśnie gier imprezowych, do których nie potrzeba dużo jakby siły mózgowej, nie trzeba cały czas siedzieć też przy stole, bo można odchodzić, dochodzić w różnych momentach i jest nadal się dobrze przy tym bawić. Do tej gry będą wychodziły dodatki z różnymi typami muzyki, będzie dodatek o metalu, dodatek o hip-hopie, także możemy sobie zawsze dokupić różne dodatki, jak już się zaznajomimy ze wszystkimi piosenkami, ale nie sądzę, żeby wszyscy zapamiętali daty wszystkich takich piosenek. Dlatego jeżeli jesteście fanami muzyki i lubicie gry imprezowe, to Hitster powinien się u Was znaleźć. No. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Gry Miesiąca. Ja po długiej przerwie. Kuba trochę mniejszej, no ale życie jest jak jest, trochę mało gramy, więc też nie chcemy na siłę czegoś tutaj Wam proponować, w co ogrywaliśmy, ale w lipcu udało się troszeczkę pograć, mało. I dzisiaj mamy takie dwie propozycje dla Was. Ja powiem szczerze, że dosyć długo się zastanawiałam, czy w ogóle to pokazywać, bo... Ze względu na moją osobę. Tak, ze względu na osobę mojego małżonka, więc który... Więc ja nie patrzę. Który pracuje w wydawnictwie Czacha Games i właśnie Czacha Games będzie wydawało tę grę, ale stwierdziłam, że no, na tyle ona jest to produkt, więc ktokolwiek by to wydawał, to i tak bym miała zdanie jakby niezmienne, że bardzo mi się podoba ta gra. A zainteresowałam się skarabeuszami, bo tak to u nas w domu się nazywa. Trochę tak. Żeby sobie języka nie plątać. Jeszcze w jakimś odcinku Board Newsów Michał o tym opowiadał, jak to na Kickstarterze czy GameFundzie, nie pamiętam, się pojawiło. I już wtedy mnie zaintrygowało, że tam się wszystko zmienia na tej planszy, że my tu będziemy ratować. Korci mnie, żeby się odzywać, ale nie mogę. Nie odzywaj się. Więc słuchajcie, jeśli jeszcze tego jakby nie znacie, to zachęcam Was, żebyście się zainteresowali tematem. Bo to jest taka dosyć nietypowa gra, bo naprawdę trzeba dosyć sporo kombinować, tak logicznie kombinować, do której komnaty wejść, bo każda komnata coś nam oferuje, albo jakieś zasoby, albo jakieś odezwać. Właśnie, że możemy się gdzieś tam przemieścić. To wszystko się zmienia na tej planszy, bo codziennie zagrywamy kartę i w zależności w jakiej tam porze dnia ją zagramy, to ten zegar nam się przekręca i zmienia nam oblicze całej tej planszy. Mamy mało czasu na to, żeby Lady Whitewood uratować, więc ta presja na nas ciąży, a w dodatku jeszcze jakby na końcu no czyha tam gdzieś niespodzianka i niebezpieczeństwo w postaci jakiegoś tam potwora, bo to różne się wybiera w zależności tak. Tam od nie scenariusza, tylko to, co chcemy, w poziom jakby tak, chyba trudności. Trudności. No więc dzieje się sporo. Kminienia jest bardzo, bardzo dużo. Wygląda ona pięknie. No skarabeusze tutaj... No to jest wersja deluxe, więc jakby... Skarabeusze tutaj wymiatają, więc no udało nam się zagrać chyba z 3 partie tak. w lipcu, dlatego tę grę raz, że bardzo mi się podoba, a dwa, że na tę ilość gier, które zagraliśmy w lipcu, nawet strach się przyznać, to tak naprawdę jedyne, co mogę tutaj Wam przedstawić, pochwalić się, zaprezentować, zaproponować. Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że gra jest oparta o uniwersum całe, które gdzieś tam tak, powstało. Tak, dokładnie. Są komiksy, tak. Komiksy możecie, są. Chyba nawet teraz robią jakieś aplikacje. Żałuję, że nie po polsku. Także niestety, no nie jak ma. Ktoś lubi, może to ktoś takie... to wyda. Tak, to jest takie trochę Goonies nowoczesne bardzo, w innej trochę scenerii, ale jak znacie Goonies, to będziecie zadowoleni. Natomiast ja... Żeby nie być, że też mi się ta gra podoba, bo mi się podoba. Trochę Was powkurzam, bo to jest gra, która nie jest dostępna już na polskim rynku. Glory to Rome, czyli Na chwałę Rzymu, gra, w której tak naprawdę... Karla Hudyka. Tak, odbudowujemy Rzym, każdy na swoją modłę. Mega jakby fajne rozwiązanie z kartami, że jedna karta to tak naprawdę na 3 różne sposoby może być zagrana.
i dodatkowo jeszcze mamy różne prace budowy i naprawdę tu się dzieje mnóstwo rzeczy. I każda budowa daje nam jakąś tam pasywkę, tak, dokładnie. Albo natychmiast, albo na koniec gry. Karty możemy zagrywać jako klientów, jako budynki, jako surowiec. Regionistów, jako surowiec. Poszukałem po BGG, bo tu jest mnóstwo mechanik. To jest główne mechaniki, jakie znalazłem, to jest budowa tablo i management ręki, w sensie zarządzanie swoją ręką, i to się trochę zgadza. Czy dla nas w lipcu to było takie ponowne odkrycie, tak. Bo my ją kupiliśmy dawno, dawno temu. Cholerę dawno temu. Przeleżała, no i dzięki temu, że robimy ten challenge, to odświeżyliśmy sobie, a że karcianki latem... Co się ty robi, że ci towarzyszę? Że karcianki latem to jest dobra opcja, więc powróciła na stół i tak powróciła, że no kilka partii tak, my tak, rozegraliśmy, plus jeszcze komuś tam pokazywaliśmy. Jak macie taki możliwość... Tak, fajny powrót. Tak, jak macie możliwość, okazję gdzieś zagrania, bardzo polecam. Ta gra ma swoje lata, bo premierę miała w 2005 roku, na rynku zachodnim oczywiście. Natomiast według mnie w ogóle się nie zastarzała i naprawdę daje radę i daje mnóstwo radochy i warto tą nią zagrać i warto ją poznać, więc bardzo polecam, tak samo jak ten Waywood Manor. Cześć. Na razie, cześć. Cześć. Tym razem naszą grą miesiąca było Biuro Śledcze Śledztwa w Arkham. Jeśli chodzi o tę grę, to jest to jedna z wielu dostępnych na polskim rynku gier detektywistycznych. My generalnie bardzo lubimy ten typ gier. Już samo za siebie mówi to, że gra została nagrodzona. Natomiast w naszym odczuciu ona się bardzo wyróżniła. O tym dlaczego opowiem za chwilę. Natomiast na początek chciałabym wtrącić tutaj, że Arkham w większości z Was, pewnie przynajmniej mi się tak kojarzyło, będzie kojarzyło się z Gackiem. Z Batmanem, natomiast tutaj mamy do czynienia ze światem Cthulhu, ze światem Lovecrafta, więc bardziej na tym będziemy się skupiać. Zacznijmy od tego, że w pudełku mamy 5 scenariuszy i każdy z nich będzie powiązany, natomiast one będą się między sobą różnić. Będzie to paragrafówka, bo będziemy te paragrafy czytać, ale nie taka typowa jak zwykle. Żeby Wam za dużo nie spoilować, też nie mogę powiedzieć wiele o mechanikach, natomiast od trzeciego scenariusza te mechaniki już zaczynają się mocno mieszać, więc będziemy mieli sporo frajdy w tym, żeby robić coś zupełnie innego. To nie będzie kolejna zagadka do rozwiązania tak po prostu w tym samym trybie, tylko będziemy sobie tutaj musieli sporo pokombinować. To, co jest ważne, to, że pudełko mówi nam o tym, że każda rozgrywka powinna zająć około 90 minut. To schowajmy sobie w kieszeń, dlatego że często zajmują one dłużej, przynajmniej u nas tak było. I z takich minusów jeszcze jest to, minusów no w zasadzie trochę, dlatego że czasami idziemy sobie jakimś konkretnym tropem i ten trop w pewnym momencie się ucina. Zamyka się ten wątek i do niczego nas nie prowadzi, ani niczego nie wnosi w historię. I wtedy musimy bardzo intuicyjnie zgadywać, próbować sobie wcelować we właściwą ścieżkę i podjąć decyzję odnośnie tego, co nas doprowadzi do rozwiązania. To samo z samymi rozwiązaniami. Też czasami trzeba trochę bardziej skłonić się w stronę intuicji niż tego, że gra faktycznie doprowadza nas do ostatecznego rozwiązania. Czy plus, czy minus? Ciężko mi powiedzieć. Ja lubię być doprowadzona właśnie w taki sposób, żeby dojść do końca i wiedzieć, co tam się wydarzyło. Sama do tego dojść, o może tak. Nie tak, że zgadnę, tylko sama do tego dojść. A co jeszcze jest ciekawe, to, że nie tylko przesłuchujemy dane osoby, które podejrzewamy albo mamy jakichś świadków, ale też możemy dokonać dochodzenia, czyli na przykład kogoś popodglądać albo zrobić taką wizję lokalną, co tam się gdzieś dzieje dookoła. Krótko podsumowując, my polecamy tę grę bardzo, nie stwierdziliśmy chyba żadnych błędów. Jedynym minusem jest właśnie to coś z rozwiązaniami, o czym mówiłam, ale za dużo szczegółów nie mogę podać. Natomiast gra jest bardzo fajna, mieliśmy dużo frajdy przy niej i ta tematyka, która czasami nawet jak na nas jest dość hardkorowa, też jest na plus. Także zdecydowanie, jeżeli myśleliście o grach detektywistycznych, to mogę ją polecić z czystym sumieniem. Dzięki za uwagę. Hej, cześć. Z tej strony Grzegorz Arabczyk z kanału Nerdololo. Po krótkiej przerwie mam możliwość zaprezentowania Wam mojej kolejnej gry miesiąca, tym razem lipiec 2024. I muszę Wam powiedzieć, że tym razem wybór był dosyć ciężki, gdyż miałem tą przyjemność, że na ponad tydzień wyjechałem z domu i ogrywałem różnego rodzaju tytuły planszówkowe. I te starsze, i te nowe. Zatem po długim tentegowaniu w głowie ostatecznie wybrałem jako tytuł miesiąca Kurzołaki z wydawnictwa What the Frog. I teraz uwaga, nie ma tutaj tytułu, nie ma tutaj żadnych log, no po tej stronie uwaga są, tak?
A to dlatego, że to jest prototyp. Tak, jest to prototyp nowej gry wydawnictwa What the Frog, która dopiero będzie się fundować na pewno w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w październiku na GameFoundzie. Takie są moje skojarzenia. Ale czym właściwie są kożołaki? Otóż gramy tutaj dwoma, ale też opcjonalnie trzema stronami stworzeń, które mieszkają pomiędzy kurzem zgromadzonym pod stołem, czy też pod jakimś łóżkiem, jak wolicie. Są więc robaki, jest też mydło, są też stworzenia, dla których to miejsce jest jakby naturalnym środowiskiem i walczymy o różne cele, w praktyce o wykonanie pewnych zadań, które stanowią nasze zwycięstwo. Czyli dla robaków i miejscowych kurzołaków jest to polizanie landrynki, słodkiej landrynki, która wpadła do środka. Zaś dla pucy, czyli dla mydła, jest to wykurzenie wszystkich brudów spod łóżka. Możecie mieć wrażenie zatem, że to jest gra rodzinna dla dzieci, bo taki temat. Nic bardziej mylnego. Są to szachy na sterydach. Każdy z naszych stworzeń ma swoją indywidualną umiejętność. Nie możemy wrócić do działania danym stworem, o ile wszystkie inne nasze stwory się nie poruszały. Nasze stwory mogą być zbijane, a i my zbijamy nasze stwory. Każda ze stron ma nieco inne warunki zwycięstwa. Znaczy, kurzołaki i robaki mają podobne, ale na przykład puca gra zupełnie inaczej, z zupełnie inną mechaniką. Dużo kombinowania, dużo specjalnych umiejętności i zdolności. Tak jak wam powiedziałem, naprawdę szachy na planszy. I to jest tytuł, który zapowiada się ekstra ciekawie i interesująco, a słyszałem już plany na temat rozwoju tej gry, tego tytułu w ramach kampanii, więc będzie się działo. Was do tego serdecznie zapraszam, zważywszy, że pewnie wrzucał będę ja i nie tylko ja już niedługo jakieś materiały na temat tej gry. Więc super oryginalny temat, świetny i śmieszny i świetnie oddany tutaj w tym pudełku, w tym tutaj w środku, z bardzo fajną mechaniką. Krzysztof Głośnicki jest głównym autorem tego tytułu, więc możecie go chociażby kojarzyć z Elekta. Kto uwielbia Elekta, no to właśnie to jest twórca Elekta, za tym tytułem się kryje. Zatem jeszcze raz, Kurzołaki to moja gra lipca 2024. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Cześć, witam wszystkich widzów kanału Gambit TV. Ja mam na imię Asia i zapraszam Was na moją grę miesiąca, która jest swoistym moim zaskoczeniem planszowym tego miesiąca. Gdzie się wybrałam? Otóż, moi Państwo, wybrałam się w katakumby, wreszcie, nie jest to żadna nowość. Natomiast u mnie w ramach nowości właśnie pojawiła się w lipcu na stole i powiem Wam, że modularność planszy i budowanie w trakcie rozgrywki to jest rzecz, którą w ogóle w planszówkach lubię, więc wiedziałam, że w wypadku Brzdęka, katakumby, będzie to coś fajnego, coś, co da taki powiew świeżości. Natomiast powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie z tym związane aż tyle pozytywnych emocji, aż tak bardzo nas wciągnie i spowoduje, że ta gra stała się jedną wielką przygodą. Oczywiście z dużą dawką losowości, z którą jednak no, wiem, jak sobie radzić wytrychami, tudzież innymi rzeczami. Natomiast bardzo podoba mi się w tej grze to, że nie wiem, jaki kafelek dobiorę, nie wiem jeszcze w chwili dobrania, jak go sobie obrócę, ale jakoś tam muszę, gdzie mnie to zaprowadzi, w którą stronę rozwinę tę mapę. I to, że każdy gracz będzie rozbudowywał tę naszą planszę w każdej kolejnej rozgrywce zupełnie inaczej. Kiedy my graliśmy, to tak naprawdę każda następna rozgrywka, każda następna wyprawa w katakumby była zupełnie inna. I to, jak ułożyła nam się mapa, też wpływało na to, jak potoczyła się rozgrywka, więc w ogóle nie było tutaj jakiegoś takiego efektu powtarzalności, mimo że gramy wciąż w te same katakumby. Natomiast regrywalność tutaj ogromna i tak naprawdę to przełożenie wszystkich tych elementów, które być może znacie, czy to Brzdęka Nie drażnij smoka, czy Brzdęka w kosmosie, czy dodatków do tej sporej serii, została tutaj fantastycznie włożona w właśnie te modularne kafelki, które jeszcze do tego potrafią nam robić psikusy i się obracać, przekręcać i nagle zmienia się zupełnie sytuacja. Jak tu teraz wyjść, jak tu zdążyć do krypty, oczywiście z art
artefaktem. Same artefakty też pojawiają się nie wiadomo gdzie, o jakiej wartości. Wcale niekoniecznie gdzieś tam najdalej, najgłębiej ten najbardziej wartościowy i cenny. I to jest też taki bardzo fajny element. Kilka takich smaczków typu właśnie wytrychy, którymi będziemy otwierać wszelkie kłódki, wypuszczać więźniów z więzienia, otwierać skrzynie, czy też włamywać się do bibliotek. Ołtarzyki to kolejny sposób na zdobywanie sobie złota, które no, przyda nam się do, na zakupy w katakumbach. Generalnie bardzo pozytywne, miłe zaskoczenie i cieszę się, że Brzdenka poznałam. Polecam Wam serdecznie i to on jest moją grą miesiąca. Dzięki serdeczne za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia za miesiąc. Cześć, z tej strony Patrycja z Plancheo. Dzięki Gambit za ponowne zaproszenie. Moją grą lipca jest Disney Lorcana TCG, czyli Trading Card Game, gra kolekcjonerska. I głównie w tym celu sobie kupiłam karty do tej gry, ale stwierdziłam, że jak już ją mam, to może wypadałoby w nią zagrać. I szczerze mówiąc, pierwsza moja rozgrywka była taka, no, gra jest po prostu okej. Ale jak zaczęłam przerabiać ten startowy deck, jeden z kilku dostępnych na rynku, pod takie karty, które mi się bardziej podobały, no to zaczęło to być fajniejsze. Coraz przyjemniej mi się grało, zaczęłam też tworzyć własne deki od podstaw i skończyło się na tym, że przez cały lipiec zagrywałam się właśnie najbardziej w tę grę. A co jest fajnego w tej grze? Spodoba mi się bardzo ten wyścig z innym graczem bądź graczami, bo można na wielu graczy grać w tą grę, o punkty zwycięstwa. Żeby wygrać, to musimy zdobyć dokładnie 20 punktów zwycięstwa. I będziemy się ścigać, zagrywając karty, głównie bohaterów, bo to oni dostarczają nam te punkty. Tutaj w tej grze walutą są tak zwane inki. I niektóre karty, które posiadają właśnie tą ikonę Inkwellu, możemy je przerobić na te inki. One są potrzebne nam do tego, żeby opłacić koszt zagrania karty na stół. Podoba mi się bardzo to, że możemy tworzyć swój deck na różne sposoby. Możemy na przykład stworzyć go pod postacie, które przynoszą nam bardzo dużo punktów zwycięstwa i będzie nam zależało, żeby i te 20 punktów zwycięstwa zdobyć jak najszybciej, albo stworzy taki deck z postaciami, które bardziej skupiają się na tym, żeby zbijać bohaterów przeciwnika, a przy okazji jakieś tam punkty też zdobywać. No i nie oszukujmy się, gra przyciąga po prostu tym, jak wygląda. Te ilustracje na kartach są prześliczne, przykuwają wzrok, no ma się ochotę naprawdę je zbierać. Ja tutaj tak naprawdę w skrócie opowiedziałam o tej grze. Ona nie jest skomplikowana, bardzo łatwe ma zasady i jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się o tej grze, to wiem, że Oliwia właśnie na tym kanale, czyli na kanale Gambit TV, zrobiła taki filmik o tej grze, więc no, odsyłam Was do niego. Dzięki wielkie, to wszystko z mojej strony. Cześć, pa, pa. Tak naprawdę chciałam wspomnieć tutaj o tej grze, żeby Was ostrzec. Nie kupujcie tej gry. Nie dajcie się wciągnąć. Raz kupicie i będziecie chcieli mieć całą kolekcję. Co chwilę będziecie widzieli, że brakują Wam różne karty. Nie dajcie się zwieść. Ludzie będą Was namawiać, bo chcą mieć z kim grać i z kim się wymieniać. Nie róbcie tego. Nie kupujcie. Ostrzegam Was. Nie róbcie tego. Dla mnie już nie ma nadziei. Ale Wy jeszcze możecie się uratować. Nie dajcie się zwieść temu, nie. Tutaj Ania i Tomek, czyli Planszowańsko. W tym miesiącu ponownie mamy dwie nasze ulubione gry i myślę, że lepiej zacznie kto? Tomek. Moją grą miesiąca jest Leviathan Wilds. Jest to kooperacyjny boss battler, w którym tak naprawdę nie do końca chodzi o walkę z bossami, bo tak, bijemy się, ale bardziej na bossach, bo fabularnie jesteśmy wspinaczami, którzy muszą uwolnić oszalałych lewiatanów od kryształów, które ich tam gdzieś wściekają czy wpływają na nich, po to, żeby cała kraina była bezpieczna. No i właśnie, w grze walczymy jedną z ośmiu różnych postaci. Każda ma inne funkcje, może być supportem, bardziej mobilną jednostką, czy po prostu skupić się na ataku. I te postaci mieszamy także z taliami
umiejętności, czyli każdy ma tam swoją jakąś klasę, która dodatkowo potęguje i wzmacnia daną umiejętność, lub możemy sobie taką wyśrodkowaną postać zrobić, więc gra jest dzięki temu bardzo różnorodna, jeśli chodzi o gameplay, o budowanie składu. Możemy po prostu zbudować drużynę wspinaczy pod każdego tytana inaczej, a właściwie lewiatana. I też lewiatany są bardzo różne, jest ich 17, każdy próbuje nas, nie wiem, strzepnąć z siebie, czy pozbyć się nas jakoś na inny sposób. I naprawdę jest to różnorodne, jak już powiedziałem, i no warto spróbować zagrać w każdego. Do tego w pudełku można znaleźć, nie w każdej wersji, ale dodatek, w którym są jeszcze mutacje, czyli jeśli już gra będzie dla nas za prosta, choć wątpię, bo jest naprawdę ciężko, to możemy jeszcze dołożyć dodatkowe umiejętności bossa, żeby ten był silniejszy i stanowił większe wyzwanie. Bardzo mocno polecam, świetna gra, jest teraz do wsparcia na Kickstarterze, także zapraszam. A drugą pozycją tego miesiąca jest Art Society, którą dostaliśmy przedpremierowo od wydawnictwa Lucky Duck Games Polska. I powiem Wam szczerze, że to nie tylko moja gra miesiąca, ale myślę, że ona będzie najulubieńszą grą tego roku. Dlaczego? Ponieważ jest to połączenie gry abstrakcyjnej, licytacyjnej i przede wszystkim obcowanie ze sztuką. Na czym będzie polegać ta gra? Będziemy licytować dzieła sztuki tak, żeby zdobyć najlepsze perełki do swojej kolekcji, które będą najlepiej punktować. No ale moi drodzy, nie tylko same obrazy się będą liczyć, ale także ich ramy, a i również tematyka tych obrazów. Oprócz tego powiem Wam, że wykonanie tej gry jest niesamowite. Po pierwsze już pudełko, które nas zachęca do tego, że już zaraz będziemy obcować ze sztuką, a po drugie choćby takie lizaki, którymi licytujemy nasze dzieła. No i właśnie, dzieła sztuki. Niektóre te znane, jak Dama z gronostajem, czy Dziewczyna z perłą, ale i Krzyk, czy na przykład, moi drodzy, po prostu obrazy, które zostały stworzone na potrzebę tej gry. Ja dzięki tej grze odwiedziłam Muzeum Czartoryskich i jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała ta wyprawa, zachęcam Was do odwiedzenia naszego profilu Planszowańsko. Dokładnie. Natomiast ta gra naprawdę bardzo mnie ujęła i pierwsze rozgrywki to było odkrywanie obrazów i chyba było co najgorsze to, że nie wiedziałam, czy mam grać na punkty, czy mam grać na to, że chcę ten obraz w swojej kolekcji. To co? Będziemy się wspinać, czy odwiedzimy galerię? Co wybieracie? Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Teos i Łuczu, niczym Deadpool i Wolverine. Dzisiaj powiemy Wam o naszej grze miesiąca lipca. Ja jestem Deadpool, tak? No, ja jestem Wolverine. Dobra. Naszą grą miesiąca lipca jest gra Distilled, która w Polsce ukaże się pod tytułem Destylaty, nakładem wydawnictwa Lucrum Games. My już ograliśmy Distilled na streamie, możecie zobaczyć te materiały na naszym YouTubie, a jest to gra, w której będziemy prowadzić swoje przedsiębiorstwo gorzelnicze. Będziemy budować, właśnie usprawniać swój zakład produkcyjny. Będziemy w końcu pozyskiwać różnego rodzaju surowce, ważyć alkohole, będziemy je beczkować, leżakować, butelkować, sprzedawać, cały tak naprawdę taki obrót ekonomiczny. Może niekoniecznie to się każdemu spodoba, ponieważ są tam mechanizmy, chociażby push your luck, który wpływa na to, że niekoniecznie wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, nam wyjdzie. Natomiast gra ma niesamowity klimat i jest w stanie niesamowicie nas wciągnąć właśnie w tę machinę obracającego się przedsiębiorstwa gorzelniczego, w której musimy się odpowiednio dobrze odnaleźć. Tak, na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na naprawdę dopracowane wykonanie gry, na wiele elementów, które są takie mocno cynkowskie, które sprawią wiele frajdy osobom, które lubią obcować z ładnymi grami. Na pewno sama szata graficzna, ale też chociażby takie malutkie etykiety różnych alkoholi, które będziemy tworzyli, które naprawdę robią robotę. No i tak naprawdę w tej grze cały czas czujemy gdzieś oddech na plecach przeciwników, którzy starają się coraz bardziej rozbudowywać swoje przedsiębiorstwo, robić coraz lepsze alkohole za coraz więcej punktów zwycięstwa. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w Distilled kołderka jest bardzo krótka, więc jeśli jesteście fanami gry, która rozwija i nagle kończy, no to jak najbardziej warto sięgnąć po Destylaty, które w Polsce będą wydane razem z dwoma dodatkami, więc też będzie warto po nie sięgnąć, żeby sobie tę rozrywkę jeszcze bardziej urozmaicić.
To jest nasz wybór gry lipca. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Widzimy się pewnie z Wami w kolejnym materiale w przyszłym miesiącu, a tymczasem oddajemy głos kolejnym recenzentom. Dzięki, na razie. Na razie, cześć. Jeśli widzicie logo planszowych newsów, to wydaje się Wam, że za chwilę pojawi się to jakieś suche euro? No, zapewne tak. Jednak nie ze mną te numery. Ja żyję w zupełnie innym klimacie. Ja po prostu uwielbiam klimat. Uwielbiam się nim otaczać. I dzisiaj będzie nie inaczej, bo moją grą lipca jest Cyberpunk 2077, który ukaże się nakładem wydawnictwa Gołąbord. I muszę tutaj powiedzieć, że w moim materiale mogą się pojawić słowa niecenzuralne, bo inaczej o tej grze powiedzieć nie potrafię. Gra jest zajebista. Naprawdę. To, jaka energia z niej płynie, to jaki tutaj, co się dzieje nad stołem, jest po prostu rewelacyjne. Szczególnie, że tempo. Ciśnie nas tempo. Ale od początku. W grze Cyberpunk wcielimy się w znane nam postacie z gry komputerowej i będziemy przemierzać Night City. W wersji demonstracyjnej mieliśmy okazję tutaj zapoznać się z ułamkiem całej rozgrywki, jaka będzie czekać nas w finalnym produkcie. Ja jestem głodny tego tytułu. Jestem ciekaw, jak on zostanie rozwinięty, bo to, co dostałem w pudełku, było już naprawdę bardzo przyzwoite, a liczę na to, że Gołąbord mnie nie zawiedzie i dostarczy mi jeszcze więcej energii, jeszcze więcej tak naprawdę tempa, bo co jest kluczowe w tej grze? Odpalamy zegar i mamy 2,5 minuty na wykonanie wszystkich swoich tur. Wszystkich graczy przy stole oczywiście. Czyli musimy zagrywać kartę za kartą, kartę za kartą, kartę za kartą. No nie, no po prostu to, jaka płynie przy tym energia, jest rewelacyjne. Dla mnie to była coś nowego, gra w czasie rzeczywistym. Pomijając oczywiście niektóre produkty tutaj Galakty, bo miałem z nimi przyjemność się zapoznać. Jednak to było coś nowego, coś elektryzującego. Wiecie, ja jestem graczem komputerowym, z krwi i kości. Stamtąd się wywodzę. I bardzo łaknę gier, które są przenoszone z komputera na planszę. A tu zostało to zrobione rewelacyjnie. Więc zachęcam, zapoznajcie się, obejrzyjcie różne materiały osób, które miały już okazję zagrać. Nasz materiał ukaże się wkrótce. No, a ja uciekam ratować Night City. Cześć, z tej strony Bartek z Planszowego Podziemia. Witam Was w mojej grze miesiąca lipca. W lipcu niestety grałem mało, niemniej jednak gra szczególnie przypadła mi do gustu i jest to gra o lotnictwie. Jednak podejrzewam, że większość Was będzie myślała o Halowierze, a będzie to First in Flight, które w Polsce niestety jeszcze nie zostało wydane, ale kto wie, może się ktoś zdecyduje. Gra jest bardzo fajna, także polecam wydawcom. W grze wcielimy się w pionierów awiacji, także będziemy konstruować pierwsze samoloty. Każdy z graczy wcieli się w innego konstruktora, będą oczywiście bracia Wright oraz parę innych osób. Każda będzie miała swoje umiejętności, no i naszym zadaniem będzie jak najszybsze dolecenie do mety, która jest, zdaje się, na 40 metrach. Gra ma w sobie rondel, także wybieramy akcję z rondla. No i jest całkiem sporo śmiechu, ponieważ rozgrywka wygląda tak, że ze swojej talii w ciemno wykładamy po jednej karcie i pushierlakujemy, jak daleko dolecimy. Jeżeli mamy za dużo awarii, no to automatycznie nasz lot się kończy, ale możemy w każdej chwili stwierdzić, że starczy tego dobrego i lecimy ku lądowaniu, a nie kraksie. Bardzo polecam, nawet jeżeli ktoś nie posługuje się biegle językiem angielskim, to myślę, że sobie tutaj poradzi, także warto ją nabyć nawet już teraz, jak zostanie wydana w Polsce, no to wtedy można sobie zamienić. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich widzów Gambit TV. Na razie. Cześć, z tej strony Zuza. I Dominik. Czyli Planszówki na stół. Ponownie witamy Was u Gambita, a jesteśmy tutaj, żeby Wam tym razem przedstawić naszą grę miesiąca lipiec. A jest nią Horror w Arkham, gra karciana od wydawnictwa Galakta. Tak, gra dzięki wydawnictwu niedawno wróciła znowu na rynek, dlatego mogliśmy ją zdobyć.
Jest to gra LCG, czyli Living Card Game, do którego dochodzą dodatki. Karty można łączyć, rozwijać swoje postaci, bo tu generalnie chodzi o wykonywanie misji. Są misje, które musicie przejść, żeby dalej zdobywać punkty doświadczenia, które powodują to, że możecie sobie dołączyć do swojej talii kolejne karty. O właśnie, może tak. Kolejne karty rozwijać swoje postaci. Co nas w tej grze urzekło? Na pewno klimat. Klimat. Mhm, jako tak. Fani Lovecrafta, my to czujemy, musiało być tak. W naszej kolekcji. No my czujemy tutaj ten klimat. Także no na pewno tą grę możemy Wam polecić. No my w nią teraz właśnie bardzo często ostatnio gramy. Mhm. Także no nam podeszła. Nam podeszła. Zresztą Horror Wachem wyznają chyba wszyscy, którzy znają gry planszowe, gry generalnie chodzące Cthulhu, świat Cthulhu, świat Lovecrafta. Coś pięknego. Naszym zdaniem jest to jeden z lepszych gier karcianek, jakie do tej pory graliśmy. Tak, zgadzam się. Także została naszą grą miesiąca, lipiec 2024. My polecamy. Cześć. Cześć. Cześć, z tej strony Barolek i Gandalf z kanału Planszówki Online. Witamy w kolejnym podsumowaniu miesiąca u Gambita. Tym razem lipiec 2024. I co? Co my mamy do powiedzenia Wam? Duna, wojna na Arrakis. Dziękuję, do widzenia. Jest to gra, która totalnie nas zaskoczyła, wzięła tak niespodziewanie, bo ja osobiście jak o niej usłyszałem, to w ogóle pierwsze słyszę w ogóle, że jakaś Duna ma być oporta zapowiedzią. Mówię, dobra, jakaś tam gra, której się w ogóle nie interesowałem. Natomiast niedawno ją dostaliśmy i jak po prostu weszła raz na stół, to w ciągu tygodnia chyba 3 razy zagraliśmy. I gra jest Mega jest, tak. No, to jest takie połączenie troszkę Wojny o Pierścień z Rebelią, ze Star Wars Rebelia, gdzie mamy akcję oparte na kościach, którymi wykonujemy różne akcje. Każdy gra bardzo asymetrycznie. Widać wyraźną przewagę jednej z frakcji typu Harkonnenów, którzy próbują stłamsić Fremenów. Fremeni z kolei są słabsi, ale mają pewne ukryte informacje na mapie, które trzeba gdzieś próbować. Harkonneni muszą je odkryć. Świetny pomysł na w ogóle poruszanie się po mapie, gdzie Harkonneni poruszają się szybciej za pomocą swoich statków, a z kolei Fremeni korzystają z czerwów i łażą sobie pustyni, i potrafią pół mapy przelecieć po prostu na jakimś czerwiu, nie? Więc no, pomysłów tam jest naprawdę mega dużo i jest to dla mnie takie duże usprawnienie tego, co widziałem we Władcy Pierścieni z pewnymi rzeczami, które są wyciągnięte ze Star Warsów. Więc osobiście jakby po kilku tych rozgrywkach, które mamy, to na razie przebija mi troszkę Władcę Pierścieni, nie? Tak, tak. Ja też się zgodzę. Tutaj ona wychodzi na prowadzenie. Przede wszystkim jeśli chodzi o zasady, to ona jest prostsza niż te dwie gry, w których Gana wspominał, ponieważ te zasady szybko się przyswaja, nie ma tam jakichś wielu wyjątków od wyjątków. I no naprawdę przy tej drugiej rozgrywce już weszliśmy i graliśmy jak równy z równym, nie? Czyli tam były mocno interakcyjne i mieliśmy problemów. Mi się też bardzo podoba to, co mówiłeś wszystko, czyli ta asymetria, rywalizacja, każdy ma swoje inne cele i to mocno taki segregowany też tytuł. Wykonanie też jest super, mamy fajne figurki, jest ich od groma, są duże, chociaż te statki to są trochę aż za duże, bo one są takie kloce. Znaczy te statki tylko są po to, żeby stały, nie? I zdejmować. To jest druga sprawa, natomiast kurczę, no klimat się wylewa, dużo się dzieje, jest to długa gra, ale naprawdę świetna i mówię, dla mnie też wychodzi na top, jeśli chodzi o te 3 gry, bo one są podobne mechanicznie i graliśmy nawet raz 4-osobowo i o dziwo działa. Wolę 2-osobówkę, bo wiadomo, jest pojedynek, natomiast działa 4-osobowo, każdy ma swoją talię i można, także polecamy, nie? Tak. No i tyle. W dzisiejszej grze miesiąca widzimy się za miesiąc. Dzięki i widzimy się za miesiąc. I widzimy się za miesiąc. Machamy. Cześć, tu Przemek z Playing After 40. Jak co miesiąc? U Gambita. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. A u mnie grom miesiąca jest Dune, wojna o Arrakis. I jako fan Star Warsów zagrywałem się w Dune. Kto by pomyślał, że coś z Dune mnie tak wciągnie. A wciągnęło. Powiem Wam, że gra od Nepitolo i Magi. Już w swojej recenzji użyłem. Nepitolo jest magia. No jest. Chorobcia, jest. Bardzo, bardzo byłem ciekaw, jak
Jak to będzie? Czy to taka ściema, że wiecie, macie teraz super film, tak, dużo ludzi ogląda i w ogóle jarają się jak dzicy i książki nie czytałem, więc to też mnie nie skłaniało, ale skłaniali mnie ci autorzy, no bo jednak Wojna o Pierścień to jedna z lepszych gier. No i byłem ciekaw, czy jednak udało im się przenieść i zrobić jeszcze to trochę lepiej. No i udało się. Udało się. Jaka już pierwsza taka ważna zmiana i ostatnio udało mi się zagrać na 4 osoby, to, że działa to na 4 osoby. Nie tak jak w Wojnie o Pierścień czy Rebelii, która gdzieś jest tam. Tutaj działa. Jest mega fajnie i to wam serdecznie polecam, aby sobie sprawdzić. Nie będę wam opisywał gry, bo to nie po to tu jesteśmy. Mnóstwo figurek, jak to Simon, więc macie wypakowane po prostu pudło po brzegi, ogromna plansza, więc niełatwo zmieścić całą grę na stole, czasem będzie trzeba rzucić na podłogę, ale mnóstwo świetnej rozgrywki. Zdarza nam się grać na stojąco, używamy w czwórkę żetonów ciszy, żeby jedni wychodzili i się naradzali, co daje dla mnie takiego dodatkowego smaczku. Kurczę, bardzo dużo fajnej, strategicznej myśli, kombinowania, no, emocji do czasami ostatniej rundy, bo nigdy nie wiadomo, czy już ten przechyli, czy tamten na swoją korzyść. Tak, jakbym mógł, to bym grał praktycznie naprawdę grę po grze, troszkę dłużej zajmuje, ale mogłoby się tak zdarzyć. Na pewno tytuł, który będzie wracał na mój stół bardzo często, także jeśli macie tylko jeszcze jakąś możliwość dostać tą grę, to sprawdźcie, bo warto. A ja wam wszystkim dziękuję i pozdrawiam wszystkich do następnego. Są grą miesiąca, lipca to gra Melki, Melki to gra plenerowa, to możemy wziąć praktycznie wszędzie. Melki to 12 podejmowanych kęgli, spijak, rozwalamy całą kupkę, jeśli pijemy jeden konkretny, dostajemy tyle punktów, ile tam jest napisane, jeśli kilka, to dostajemy tyle punktów, ile się przewaliło danych kęgli. Gramy do 50 punktów. Jeśli ktoś przekroczy 50 punktów, to odpada do 25. Jeśli ktoś 3 razy nie trafi pod rząd, też odpada. Gramy na plaży, w lesie, w parku, naprawdę wszędzie, gdzie można tą grę zabrać ze sobą. Tutaj prezentacja rozbicia. Tak jest, 11 punktów, gramy do 50 punktów, gramy drużynowo, zespołowo, solo i tak dalej. Pozdrowienia z polskiego morza. Cześć, tu Jakub z kanału Sologram. Prezentuję wam moją grę miesiąca, którą jest Urban Sprawl od Chada Jensena, twórcy chociażby takiego tytułu jak Dominant Species, w Polsce wydanego pod tytułem Władcy Ziemi albo morskim odpowiednikiem Władcy Oceanów. I wydawnictwo GMT Games, które gwarantuje nam bardzo dobrą zabawę, bardzo wredną rozgrywkę, bo jest tutaj właśnie wrednie. Gracze ścigają się w tym, aby posiadać jak najwięcej budynków w najbardziej wpływowych dzielnicach tego miasta, bo to będzie przekładać się na pozyskiwanie większej ilości money, money, money. To, że w danym momencie jest się posiadaczem danego budynku, wcale nie jest zagwarantowane do końca gry, bowiem w kartach, które gracze będą mogli pozyskiwać w swojej turze i zagrywać te karty, budując budynek, będą odpalać również akcje, które są na tych kartach, a te akcje, wierzcie mi, są na tyle wredne, że powodują różnego rodzaju zamieszania tutaj na tej mapie. Dodatkowo w kartach będą wychodzić wydarzenia, które będą powodować na przykład trzęsienie ziemi i ktoś tutaj będzie w danym momencie bardzo albo mniej bardzo poszkodowany. Więc jak widzicie, pewnego rodzaju losowość to jest coś, co w tej grze rządzi. Losowe karty, losowe wydarzenia i przede wszystkim losowe tempo gry, bowiem nie mamy wiedzy na temat tego, w którym momencie będziemy przechodzić do odpowiedniego deku kart,
a kiedy w tym ostatnim deku pojawi się karta pod tytułem Olympic Games, gra kończy się momentalnie, co sprawia, że gracze nie są za bardzo w stanie zaplanować czegoś, jakiejś strategii, bo po pierwsze nie mamy gwarancji, że wszystkie te karty, nawet jeżeli będziemy je znali doskonale, że wszystkie one wejdą do gry. Po drugie, jest to gra bardziej taktyczna. Musimy reagować na to, co dzieje się tutaj na mapie, niż planować tam jakieś swoje strategie. A więc dla niektórych będzie to gra, która nie będzie pozbawiona jakichś mankamentów, bo ona takowe pewnie dla niektórych graczy będzie posiadała właśnie. Mimo to my bawiliśmy się przy niej bardzo dobrze i z czystym sercem polecamy ją, ponieważ zagrywanie tych kart, robienie sobie różnych wrednych akcji i bawienie się w to, gdzie co wybudować, żeby to było jak najbardziej optymalne, jest całkiem spoko i polecamy. Jeżeli tylko macie możliwość zagrania z kimś w ten tytuł, ktoś będzie miał gdzieś ze sobą i będzie mógł zaproponować wam rozgrywkę, to nie bójcie się, zasady nie są naprawdę skomplikowane, jest ich może trochę do ogarnięcia, ale wszystko w ramach tak zwanego zdrowego rozsądku. Jest do tej gry wariant solo fanowski na portalu BGG. Zaczynam się do niego przymierzać. Jeżeli uznam, że jest sensowny i ciekawy, na pewno zaprezentuję go również na kanale Sologram, więc śledźcie, co tam się u mnie dzieje. A ja jeszcze raz polecam Urban Sprawl od wydawnictwa GMT Games jako moją grę miesiąca. Do następnego razu. Cześć! Witam na kanale Stół Sztabowy z gry Lipca, okres wakacyjny, więc w moim przypadku karcianka na 4 osoby, Blood Bowl, menadżer drużyny. Jest to w miarę szybka i prosta gra do 2-4 graczy na 2 godzinki maksymalnie. Chyba wydaje mi się, że tak to graliśmy. Ja ją wziąłem na wakacje jako szybka taka odpoczynek od codzienności wakacyjnej. I w tej grze przenosimy się do świata Warhammera, fantazy, Blood Bowl, czyli gramy krwawe swoje mecze na boiskach ligi. No i chodzi o to, żeby nasza drużyna była jak najbardziej sławna. Nie chodzi nawet o wygranie wszystkich rozgrywek. Chodzi bardziej, żebyśmy nasze akcje, nasze zagrania, nasi zawodnicy zyskali jak najwięcej sławy, czyli takich flag. I kto na końcu zdobędzie maksymalną ilość punktów, wygrywa tę grę. I w tej grze zarządzamy naszą kartą, naszą ręką. Ręką są zawodnicy. Mamy 6 drużyn do wyboru. Tu pokazałem wam krasnoludów i skavenów. I gramy tak, żeby zdobyć jak najwięcej, mieć sławy w danym spotkaniu. To my wygrywamy tę grę. Walczymy jeszcze o piłkę, które przybędziemy w posiadaniu piłki. Któryś zawodnik będzie miał 2 sławy. Czyli tutaj na przykład w tym spotkaniu jest 3 do 1, wygrywa w tej chwili Skaven, no i on zgarnie główną nagrodę i tą poboczną. Dodatkowo zarządzamy kartami także nagrody, w niektórych miejscach będziemy dobierać nowe karty, sław na przykład w tym przypadku. No i to mogą być różne rodzaju z naszej ligi, czyli na przykład OWA to jest dla Ligi Krasnoludzkiej. To dla przykładu mamy takiego skufi białobrody, który jest bardzo mocnym graczem, jeszcze atakuje, zabiera piłkę, no i tak zarządzamy naszą drużyną, żeby wygrać dany sezon ligi. No, gra jest bardzo prosta, bardzo dobrze chodzi na 4 osoby, graliśmy też na 3 i na 2 osoby i tutaj też nie mieliśmy jakichś problemów. Wiadomo, że przy 4 osobach jest to więcej tego wszystkiego się dzieje, bardziej mniej kontrolowane to jest, no ale miód jest dobry w tej grze, wszystko chodzi, śmiga pięknie. Jedyny minus tej gry, że nie jest dostępna na rynku, trzeba na rynku wtórnym kupić ją. To coraz więcej kosztuje. Są dodatki do tego. Ja w samą podstawkę już się bardzo dobrze bawiłem. Więc jeżeli nie chcecie tu szukać, wydawać kawalerki na dodatki, to nie musicie. Weźcie sobie podstawkę i tak będziecie się dobrze bawić. To dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie tego szybkiego materiału. Zapraszam na swój kanał
i zapraszam na następną grę miesiąca. Cześć i czołem. Cześć, z tej strony Marek Trybusolo. Dziękuję Gambitowi za zaproszenie do gry miesiąca. Nie było mnie przez kilka ostatnich miesięcy, głównie dlatego, że Gambit zawsze prosi o nagranie filmów w momencie, kiedy ja mam jakiś urlop, czy jakiś wyjazd, czy coś tam gdzieś mi innego wypada. Teraz też mam okres wakacyjny, który niestety nie sprzyja regularnemu graniu, ale najlepiej się w miesiącu lipcu bawiłem, najwięcej grałem w grę Ironwood, którą tutaj widzicie. Jest to strategiczna gra dwuosobowa od Mind Clash Games. To jest egzemplarz już finalny, produkcyjny, żeby ktoś tam nie pisał w komentarzu, że pokazuje jakieś prototypy. Gra wprawdzie jeszcze się nie ukazała, bo premierę ma we wrześniu lub w październiku, nie wiem, teraz nie pamiętam dokładnie. Kilka miesięcy temu Mind Clash na GameFoundzie odpalił preorder tej gry, ale to jest już egzemplarz właśnie gotowy i o nim wam opowiem. Jak już mówiłem, jest to gra strategiczna, asymetryczna, dwuosobowa. Macie dwie frakcje, taka gra powiedzmy trochę fantazy. Jedna frakcja nazywa się Ironclad. To jest frakcja nastawiona na metal, na budowanie armii, budowanie kuźni i celem tej frakcji jest budowanie trzech kuźni na pasmach górskich w tytułowej krainie Ironwood. Ich przeciwnikami jest frakcja, która nazywa się Woodwalkers. To są bardziej trochę jak elfy, taka leśna frakcja, która trochę tak po partyzancku, trochę z nienacka atakuje Ironcladów i oni chcą znaleźć trzy magiczne totemy, które są gdzieś ukryte na planszy, żeby odpalić magiczny rytuał, który wykurzy Ironcladów z lasów. Każdą frakcją gra się inaczej. Już widzicie, że każda frakcja ma inny cel, inny warunek wygranej, ale każda frakcja ma też swoją osobną talię kart akcji, w której będzie dociągać karty, będziecie te karty akcji zagrywać i ma właśnie inny styl gry, inne rzeczy robi. Ironcladzi idą w siłę, w masę i w budowanie tych kuźni. Mają taki pojazd, wiertarkę taką wielką, którą poruszają się po planszy i wydobywają kryształy, które są im potrzebne do zapłacania za te kuźnie, które będą budować. A znowu Woodwalkerzy bardziej po partyzancku, pojedynczymi jednostkami gdzieś tam biegają po tej planszy, z nienacka atakują Ironcladów. No, bardzo fajnie jest to wymyślone. Gra wygląda też przepięknie i w ogóle wizualnie na przebitkach pewnie widzicie. Komponenty też oddają to, jaką frakcją, jakby jaka jest dana frakcja. Wszystkie komponenty, elementy Ironcladów są metalowe, bardzo ładne znaczniki, a wszystkie elementy Woodwalkerów są zrobione z drewna. Grę można grać solo, mamy tutaj dwa boty, więc też jest tak, że możemy grać przeciwko jednej i drugiej frakcji, jeśli gracie solo. Automa jest troszeczkę złożona, bo w misji David Turci, on lubi takie skomplikowane, złożone automy, ale bardzo fajnie oddaje grę z drugim przeciwnikiem, ale grałem to też z żywym człowiekiem, żeby nie było i też grało mi się bardzo fajnie. Zasady są intuicyjne, grę można wytłumaczyć w kilka minut, mimo jakiejś głębi strategicznej, która tutaj jednak jest. A sama rozgrywka trwa plus minus godzinę, jeśli jesteście ograni godzinę, półtora spokojnie możecie zagrać. Bardzo fajna gra, bardzo pięknie wydana, bardzo fajna i do grania solo, i do grania dwuosobowego, no bo to mówię, to jest dwuosobówka. Jeśli lubicie takie gier strategicznych, to poleca się zainteresować, zwłaszcza, że premiera będzie już za niedługo. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Cześć, z tej strony Daniel z kanału Upadły Bankowiec TV. Praktycznie od samego początku lipca już wiedziałem, co będzie moją grą tego miesiąca. Myślałem, że będzie to mój najnowszy nabytek w kolekcji. Gra, która jest jedną z dwóch najbardziej złożonych tytułów pod względem złożoności według Board Game Geek. Zagrałem w nią świetną partię właśnie na początku miesiąca i jest to Mage Knight Ultimate Edition. Ja w Mage Knighta już kiedyś miałem okazję zagrać. Dopiero niedawno, jak wspomniałem, dodałem go na swoją półkę. No i naprawdę świetnie się przy niej bawiłem. Rozegraliśmy no, superową partię trzyosobową. Było ekstra i tak przez cały miesiąc sobie myślałem, dobra, Mage Knight wlatuje do Gambita jako moja gra lipca, ale dosłownie w ostatnich dniach lipca udało mi się rozegrać inną, jeszcze bardziej epicką partię w grę tego samego autora, w moją ulubioną grę, ale to, że jest to moja ulubiona gra, akurat nie ma tutaj aż takiego znaczenia, ponieważ partia, którą w nią zagrałem, naprawdę należała do jednych z najlepszych, jakie po prostu spędziłem nad planszą przy tym tytule. No i jest to po raz drugi chyba w tym roku dla mnie cywilizacja poprzez wieki. Tak więc jak widać, pan Vlada, tak? Nie wiem, czy to się odmienia jakoś. Pan Vlada dobrze trafia w moje gusta. Dwie jego gry, które znajdują się u mnie w kolekcji, walczyły o mój tytuł gry miesiąca. Mage Knight minimalnie przegrał, ale to też może być związane z tym, że jeszcze aż tak ograny nie jestem i nie byłem oczywiście w stanie wykorzystać pełni tego, co to pudełeczko oferuje. No ale tak jak mówię, trzyosobowa partyjka na sam koniec miesiąca w cywilizację poprzez wieki wyrównana do samego końca. Tam była chyba różnica
10 punktów, w wynikach przeszło 300 punktowych. Osoba, która wygrała, w ogóle pobiła swój rekord życia. Świetna zabawa, chyba 6 godzin, pod 6 godzin, coś pod 6 godzin zleciało po prostu. Tak dobrze się wszyscy bawiliśmy. Trzeci gracz, który troszkę odstawał na koniec, bardzo nam komplikował życie, zagrywając różnego rodzaju najazdy i wojny, bo wzmocnił się militarnie bardzo, bardzo mocno, więc trzeba było szybko przerzucać naszą, zmieniać się ekonomię na bardziej nastawioną na wojnę, żeby nie dać się aż tak zjechać z punktów. No, kwintesencja cywilizacji, świetna rozgrywka, rekord życia jednego z graczy, tak więc no jestem nudny, tak, drugi raz wybieram tą samą grę, no ale po prostu to jest dla mnie top. Dobra, no to by było na tyle, tak, czyli pierwsze miejsce zdecydowanie cywilizacja, tuż za nią, odrobinkę za nią Mage Knight, zobaczymy jak to będzie w kolejnych miesiącach tego roku. Pozdrawiam i do zobaczenia. Siema, z tej strony Mala z podcastu W imię zasad i moją grą miesiąca lipca zostaje gra Heroes of Might and Magic 3. Dla wielu kontrowersyjny wybór, nawet dla mnie. W zasadzie nawet zastanawiałem się, czy nagrywać ten odcinek, ponieważ nie jestem w stanie z czystym sercem polecić tej gry, bo nawet nie uważam, że to jest specjalnie dobra gra. Ale prawda jest taka, że spędziłem z nią w lipcu najwięcej czasu. Zagrałem sobie partię trzyosobową, otwierającą dwa duelki z kumplami i kampanię trzech misji solo. I przy większości, nawet przy wszystkich tych partiach, naprawdę dobrze się bawiłem, eksplorując tę grę i obcując po prostu z klimatem Heroesów. Dlaczego uważam, że to nie jest dobra gra? Po pierwsze, w zasadzie na więcej niż dwie osoby jest niegrywalna ze względu na downtime. Na dwie osoby nawet, w zasadzie jeżeli dojdzie do pierwszego pojedynku bohaterów i jeden gracz wyjaśni drugiego, to w zasadzie możemy kończyć, możemy sobie podać ręce i powiedzieć, dobra, wygrałeś, to tyle. Natomiast uważam, że to jest całkiem spoko gra solo. To jest gra, która pozwala nam obcować z klimatem starych, dobrych Heroesów, która całkiem nieźle oddaje ich mechaniki, chociaż niektóre uproszczenia są dobitnie bolesne. No i mam wrażenie, że gra jest niedodevelopowana pod względem balansu kart. Niektóre zdolności są świetne, niektóre są kompletnie bezużyteczne. I mamy w grze deck building, w którym czasami wpada nam w nagrodę za awans nowa, fajna karta, która jest tak fajna, że chcielibyśmy jej w ogóle nie brać. Więc coś tu nie pykło. Ale nie zmienia to faktu, że klimat, figurki, eksploracja mapy i ogólne obcowanie z tym klimatem Heroesów, bitwy koniecznie na heksach, w zasadzie na mapie z podstawki nie ma sensu w to grać, to jest jakaś zbrodnia przeciwko planszówkowej i Heroesowej społeczności. To wszystko daje bardzo przyjemne doświadczenie. Eksplorowanie tej gry, eksplorowanie kolejnych frakcji jest po prostu przyjemne. I na solo fanom Heroesów jestem w stanie polecić tę grę. Jeżeli nie macie jej, polecam fanom Heroesów zagrać u kolegi jak najbardziej, żeby zobaczyć o co chodzi, ale na dwie osoby, nie na więcej. Jeszcze taka anegdota na koniec. Porwany falą planszowego grania stwierdziłem, że odświeżę sobie komputerowych Heroesów, bo miałem niedokończoną kampanię, którą zacząłem kilka miesięcy temu, jak wsparłem grę. I tak sobie przyszedłem jakąś misję, która tam końcówka kampanii. I ta misja zajęła mi jakieś ze 3 godziny. I to było takie klepanie w bitwach, ciągle tej samej strategii, tą samą armią i tam kajtowanie tych jednostek i strzelanie łucznikami ciągle i wybijanie. I to było takie nudne i żmudne. I naszła mnie taka myśl, kurczę, przy planszowych Heroesach bawiłem się lepiej. Cześć, tu Michel Lewiatan-Sorbet z kanału Wojennik TV. Moją grą lipca 2024 roku zostaje mięsista, pełnoprawna gra wojenna Combat Commander Europe. Combat Commander Europe to gra, która w tym momencie liczy już prawie 20 lat, bo ukazała się w 2006 roku. To tytuł wydany nakładem wydawnictwa GMT Games autorstwa nieodżałowanego Chada Jensena. Gra, w którą zagrywałem się kilka lat temu, później którą odstawiłem na półkę, bo przerzuciłem się prawie całkowicie na Great War Commandera, czyli na pierwszą wojenną odsłonę tego systemu, ale ostatnimi czasy grywałem intensywnie w Combat Commandera i to właśnie w związku z tym ta gra zajęła pierwsze miejsce na mojej liście gier lipca, to tę grę także dzisiaj Wam przybliżam. Combat Commander Europe to gra wojenna w skali taktycznej, która przynosi nas do realiów II wojny światowej. Pozwala każdemu z graczy, dwóch,
odtworzyć, kontrolować oddziały pod swoim własnym dowództwem, czy to niemieckie, czy to amerykańskie, czy to sowieckie, akurat w Combat Commander Europe właśnie takie nacje mamy, i realizować różnego rodzaju misje. Podstawową misją w większości przypadków będzie wyeliminowanie oddziałów przeciwnika, ale może być też tak, że zbierać będziemy punkty np. za kontrolę miejsc na mapie. Każda rozgrywka będzie napędzana talią kart i każda z nacji posiada własną, specyficzną talię kart, w której to znajdą się rozkazy, w której znajdą się akcje, jakie możemy zagrywać zarówno w naszej, jak i w turze przeciwnika, żeby albo kontrować to, co robi rywal, albo żeby podnieść efektywność naszych własnych działań. Wreszcie na tych samych kartach znajdują się także czasami wydarzenia, które będą odpalane w momencie, gdy wykonujemy rzuty kostką skutkujące koniecznością sprawdzania, jakie wydarzenie ma miejsce. Na tych kartach mamy też losowy heks i wreszcie mamy właśnie rzuty kostką. Dlaczego? Dlatego, że Combat Commander to gra, która wykorzystuje mechanizm rzutów kostkami, ale nie ma fizycznych kostek w grze. Zamiast tych kostek posługiwać będziemy się właśnie kartami, na których to nadrukowane są w konkretne wyniki rzutu dwiema kośćmi. Z jednej strony pozwala to graczom, którzy bardzo dużo siedzą w Combat Commanderze, do pewnego stopnia kontrolowanie tego, jakie karty w talii już zeszły, więc jakich wyników można się spodziewać. Z drugiej strony ten mechanizm pozwala też na zaszycie wspomnianego wcześniej innego mechanizmu, a więc mechanizmu wyzwalaczy. W momencie bowiem, gdy wykonujemy rzut kostką, czyli gdy sprawdzamy wynik rzutu kostką, odsłaniamy kartę i czasami będzie tak, że wokół takiego rzutu znajdzie się specjalny prostokąt, czerwony prostokąt, mówiący nam o tym, że mamy do czynienia z tak zwanym wyzwalaczem. A tymi wyzwalaczami mogą być sprawdzanie wydarzenia, może być ewentualnie zacięcie broni, z jakiej aktualnie korzystamy, snajper lub upływ czasu. Bo w Combat Commanderze nie mamy stałej sekwencji tury, one nie będą trwać dokładnie tyle samo i nie będziemy odmierzać ich po przejściu przez jakąś sekwencję. Nie, czas będzie płynąć w momencie, gdy zostaną spełnione warunki upływu czasu, a te mogą być różne. O Combat Commanderze mógłbym opowiadać jeszcze bardzo długo, ale 3 minuty to 3 minuty. Więc ode mnie tyle, życzę Wam bardzo udanego sierpnia i do zobaczenia następnym razem. Dzień dobry, Zaku z tej strony. Jeśli chodzi o moją grę miesiąca, są to, jak widać, ślimaki. I zanim nadziejecie mnie na widły, że znowu hajpuję grę przed premierą, to tak, bez bicia przyznaję rację, ponieważ w ślimakach jestem absolutnie zakochany i spokojnie, premiera już niedługo, już za momencik. A dlaczego tak bardzo podobają mi się te ślimaki? No ponieważ to naprawdę w takim odczuciu z rozgrywki są to te Wormsy na planszy, jak to się mówi. Ja się w Wormsy zagrywam od wielu lat, oczywiście w te wersje 2D, wersja 3D jest mech, ale te same odczucia, czyli gra jest mocno taktyczna, strategiczna, mocno rywalizacyjna, będziemy nawzajem, tak jak w Wormsach, nawzajem swoje ślimaki tutaj przepychać, spychać na różne dynamity, na miny, spychać do wody, żeby one dostawały obrażenia, jak będziemy się strzelać, używając przeróżnych to pokręconych broni i różnych innych przedmiotów z dziwnymi efektami. Każda frakcja tutaj ma takiego kapitana, lidera, oni są asymetryczni, więc też dodatkowo coś fajnego, każda asymetria na plus. No i mechanicznie też to bardzo fajnie działa, że będziemy z naszych kart planować swoje akcje, będziemy także mieli fajne karty broni, także nigdy nie wiadomo, kto czego użyje w danej turze. No i tak jak zaplanowaliśmy swoje akcje i ślimaka, który będzie te akcje wykonywać, to później gracze po kolei odsłaniają karty po jednej karcie i tak wykonujemy akcje. Za pomocą tego będziemy poruszać się, atakować wręcz, przycelowywać, żeby móc przerzucać kosteczki, bo też tutaj jest dosyć duża losowość, będziemy rzucać kosteczkami, no ale właśnie creme de la creme, będziemy używać tych wszystkich pokręconych, dziwnych broni. W danym zasięgu będziemy rzucać kosteczkami, zadajemy sobie różne obrażenia, żeby zbijać życie ślimaków i w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi, żeby tutaj jest the last man standing, czyli ta drużyna, która zostaje do samego końca, wybije innych albo po 6 rundach ma jak największą łączną tutaj sumę wartości życia, to ta drużyna będzie wygrywać. No i właśnie, zagrywamy te akcje, robimy hamówę, spychamy się nawzajem do wody, podpalamy się, jest bardzo duża negatywna interakcja.
Jak już mówiłem, duża losowość i naprawdę mega nam to się spodobało, ponieważ to jest szybka gra, wygląda fajnie, jest na planszy, tutaj naprawdę dużo się dzieje. Mamy mocne poczucie, że jest to właśnie takie strategiczne, że to planowanie tutaj bardzo działa, że musimy mocno kombinować, którym ślimakiem, z jakiej odległości, ponieważ czasami tutaj tak, bywają błędy, że na przykład wybierzemy sobie taką broń, ale przed danym atakiem ktoś nas zepchnie i zabijamy swoje ślimaki. Albo ktoś nas zepchnie i nagle okazuje się, że dana broń, no już nie możemy jej użyć w danym zasięgu. Także jak jest planowanie, jest taktyka, strategia, negatywna interakcja, przeróżne to asymetryczne zdolności, no to jak tu nie polubić takiej gry. Polski autor, polskie wydawnictwo, także ja naprawdę ślimaki bardzo, bardzo polecam. Tak jak mówiłem, Wormsy na planszy dla fanów Wormsów, pozycja obowiązkowa. I z mojej strony to by było wszystko. Także dziękuję Gambicie za zaproszenie i do zobaczenia za miesiąc. Na razie. Cześć, to Dominik z kanału Zbyt Wiele Gier. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o mojej grze miesiąca lipca. Jednak mam z tym trochę problem, bo lipiec był dla mnie bardzo mało planszówkowy. Naprawdę zagrałem tylko kilka gier. Jednak chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna jest trochę mniej planszówkowa, ale coś, co bardzo przykuło moją uwagę i zainteresuje pewnie szczególnie tych z was, co mają dzieciaki. Ponieważ chciałbym wam powiedzieć o grze Mistrz Baśni. Jest to edukacyjna gra fabularna. Ja nigdy w RPG-ach nie siedziałem, ale teraz jak jest okazja zagrać z dzieciakami, to bardzo chętnie wypróbowałem właśnie ten system i jest on naprawdę bardzo, bardzo przystępny. Mamy tutaj szczegółowy opis, jak mamy grać, zasady są bardzo proste. Mamy opis świata, mamy opis postaci, potworów, które możemy spotkać. Mamy też szczegółowe scenariusze, które już są przygotowane od początku do końca, więc mistrz gry wystarczy, że się z tym zapozna, no i potem może już prowadzić jakby całą sesję od początku do końca. I jest to na tyle proste, że muszę wam powiedzieć, moje dzieciaki bardzo długo czekały, aż zabiorę się za to, zapoznam się z tymi zasadami i poprowadzę im sesję. No ale to trwało, nie było na to czasu za bardzo, żeby się przygotować, więc moja córka się w końcu zdenerwowała, moja 10-letnia córka, i powiedziała, dobra, daj mi tę książkę. Przeczytała to w jeden wieczór i powiedziała, dobra, chodźcie, poprowadzę wam tą sesję. I faktycznie pierwszą sesję poprowadziła ona swojemu bratu 8-letniemu i mi. I bawiliśmy się świetnie. Teraz przechodzimy kolejną przygodę, gdzie już ja jestem mistrzem gry i dzieciaki też wczuwają się w swoje role. I naprawdę ich to bardzo, bardzo cieszy. Także śmiało próbujcie, jeżeli jesteście zainteresowani RPG-ami i macie dzieciaki, to Mistrz Baśni będzie czymś dla was. A druga rzecz, już bardziej planszówkowa, o której chciałem wam powiedzieć, no to na mój stół po długim czasie wrócił tytuł Wyprawa Darwina. Jest to naprawdę genialna gra, osadzona w świetnym klimacie. Mechanika tutaj z tematyką się bardzo łączy. No i po tych rozgrywkach, które teraz zagrałem właśnie w lipcu, upewniłem się, że to jest jeden z topowych tytułów na mojej półce. To tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć. Cześć, z tej strony Oliwia z Gambit TV. Słuchajcie, moja kolej, żeby powiedzieć wam o grze, która w lipcu najbardziej mi się podobała. W tej części w nią grałam. I najbardziej mi się kojarzy teraz już z tym miesiącem, który minął. I szczerze powiem wam, że to był ciężki miesiąc pod względem wybrania jednej gry, ponieważ trzy tytuły, trzy proste, mniejsze tytuły gdzieś tam ze sobą rywalizowały. Powiem wam o dwóch, które nie dostały się do tego pierwszego miejsca. Jedną z tych gier jest Cat in the Box od Lucky Duck Games. No, gra jest rewelacyjna i strasznie mi się podoba. Nie dostała się tylko dlatego, że troszeczkę mniej w nią grałam niż gra na pierwszym miejscu. Drugą grą było Spicy od Portalu. Malutka karcianka, blefowanie innych, oszukiwanie bądź granie oczywiście bez oszukiwania. Też kilka rozgrywek, które w lipcu się odbyły. No, po prostu rewelacyjna gierka. Natomiast, co ciekawe, moją grą miesiąca została gra, tak naprawdę gra dla dzieci. Gra od wydawnictwa Granna. A dokładnie gra Pokaż Język.
Słuchajcie, no przegrałam w nią kilkanaście rozgrywek. Szybka gra, tak naprawdę można powiedzieć troszeczkę na zasadach memory, ponieważ mamy pieski, które mają różne kolory języka, teraz wam pokażę, postaram się. No i w grze chodzi o to, że rzucamy ogólnie kości, na kościach wypadają kolorowe lizaki i staramy się znaleźć pieska. Nie wiem, czy będzie widać. Który ma kolor języka pod względem, taki sam jak kolor na kości. To po prostu głupia, śmieszna gra, w której rzucasz kości, widzisz kolory, naciskasz pieski, dwa wybrane przez siebie. Jeżeli trafisz któregoś z kolorów, które masz, no to zdobywasz pieska do siebie na planszę. Jak uzbierasz 6, wygrałeś. Co jest fajne, z dziećmi możecie grać po prostu na zasadzie szukania piesków. Tam jest informacja, że jeżeli pieska, wiemy, że pieska nie ma już po prostu na planszy, to możemy powiedzieć, że u kogo i rzucić kości jeszcze raz, czyli zrobić dodatkową turę, jeżeli mówimy prawdę. Natomiast przy starszych fajnie jest zagrać z wariantem kradzieży, czyli stwierdzamy, że pieska nie ma już na planszy, mówimy, u kogo ten piesek jest i jak wskażemy poprawnego pieska, to możemy ukraść go do siebie. Więc śmieszna, malutka gierka, znaczy malutka, no pudełko jest większe, ale przyjemna gierka rodzinna dla dzieci jest moją grą, która w lipcu najczęściej odwiedzała mój stół. No dobra, moi drodzy, i czas na moją grę lipca 2024 roku. I słuchajcie, jestem starym człowiekiem. Tak starym, że grałem w różne gry. Nie grałem w królewską grę z Ur, czy tam jak to się czyta. Nie. Ale kiedy chodziłem do liceum, namiętnie grywałem w Tysiąca. To taka gra, gdzie zagrywamy karty, zwykłe karty, w czterech kolorach, tak? I karta wyższa bierze lewe kartę złożoną z kart niższych. Jest jeszcze też oczywiście kolor atutowy i tak dalej, i tak dalej. I dlatego moją grą miesiąca zostaje Cat in the Box. Czyli, no okej, nie, to nie jest Tysiąc, ale to jest gra w branie lew generalnie. To jest gra, w której bierzemy bitki. Zagrywamy karty w czterech kolorach, które mają wartości od 1 do 9 albo do 8, zależnie ile osób gramy. I tyle. Kto zagra wyższą kartę w danym kolorze, ten zbiera bitkę. Są oczywiście, jest taki kolor atutowy. Czerwony jest kolorem atutowym, który jak nie mamy już innych kolorów, to możemy zagrać czerwoną kartę. No i wtedy, jeżeli ktoś nie zagra innej czerwonej, no to my weźmiemy tę bitkę, tak? I tyle. Proste, prawda? No okej, jest jeszcze taki mechanizm, że będziemy sobie ustalać, ile bitek weźmiemy. Jak weźmiemy tyle, ile ustaliliśmy, to dostaniemy dodatkowe punkty, bo tam się gra na punkty. Będziemy dostawać wtedy te punkty zależne od tego, jakie karty zagraliśmy i jak sobie to ustawiliśmy na takie nasze żetoniki, na takim area control. No może tyle, tak? Taki twist. I powiedziałem, że zagrywamy karty w czterech kolorach. Tak, wszystkie kolory są czarne. Więc właśnie, Cat in the Box. Prosta, ale niesamowicie poryta gra i niesamowicie przyjemna. Także sprawia mi niesamowitą frajdę. To jest ta gra, która ma, wiecie, jeszcze raz. To był mój pies. Jeszcze raz. Po prostu coś fantastycznego. Także moją grą lipca 2024 zostaje Kot w pudełku. Cat in the Box. No dobra, i to na dzisiaj wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki wam, którzy oglądacie, którzy dotarli do tego momentu i cały czas jesteście ze mną na tym kanale. Bardzo, bardzo również dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się nagrać coś do tego materiału i pojawili się tam przede mną, tak? Słuchajcie, do tych wszystkich, którzy oglądają, jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki w opisie. Jeżeli podoba wam się to, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę, link do Buy Coffee tu w opisie do tego materiału. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba wam się to, co robię, tu, jeżeli nie zapomnę wstawić, ale w opisie na pewno,
Jest link do mojego Patronite'a, kliknijcie, zobaczcie, co tam się dzieje. Może wstąpicie w poczet ludzi, którzy w ten sposób wspierają mój kanał i czasami mają wpływ na to, co na tym kanale się dzieje, ale bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali też do innych recenzentów. Tych, którzy robią materiały wideo, piszą na blogach, tworzą podcasty. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych. Każdemu z nas inne rzeczy się będą podobały i inne rzeczy będą się nie podobały w tej samej grze. Damy Wam po prostu różne opinie. Warto poznawać różne opinie o tej samej grze. Ale każdy z nas czasami opowie Wam o różnych grach, bo różne rzeczy lubimy. Ktoś będzie grał w grę, w którą inny nie grał i o niej opowie. I to też jest fajne, żeby poznawać różne gry. Nie będę tu polecał nikogo, bo przede mną mieliście tonę ludzi, wspaniałych ludzi, którzy nagrywają materiały i piszą i robią różne rzeczy o planszówkach, więc zerknijcie i wybierzcie sobie tych, których chcecie słuchać i chcecie oglądać. Znaczy słuchać. Czerpać wiedzę, tak? Czerpać informacje, bo nie słuchajcie nas ślepo. Nie róbcie tego. Sami swoją opinię, wasza opinia jest tu najważniejsza, co ja tu będę gadał, tak? Więc tyle, ale to, co chcę wam powiedzieć i tego chcę, żebyście posłuchali, tak, że weźcie to, co mówię, jako pewnik, grajcie, dużo grajcie i namawiajcie innych, bo to jest świetna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i do zobaczyska.